Kiedy zastanawiałem się nad dzisiejszą moją usługą, tak sobie myślałem, jak to będzie. Dlatego, że poniekąd to, co dziś chcę głosić, co chcę dziś mówić, bardzo niedawno temu już mówiłem. I tak się zastanawiałem, no jak to będzie? Zastanawiałem się tak do momentu, kiedy Zdzisław przeczytał słowo o przypominaniu. Jak usłyszałem już to słowo, to wiedziałem, że jestem na dobrej drodze. Że mam mówić to, co jest w moim sercu, choćbym nawet miał mówić to po raz szósty czy siódmy z rzędu, a jest to z woli Pana, to myślę, że to jest najważniejsze. Chciałbym kontynuować pewne myśli, kontynuować słowo, którym dzieliłem się, zdaje się, dwa tygodnie temu w niedzielę. Słowo, które zapisane jest w Dziejach Apostolskich, to jest jeden werset. Jak pamiętacie, ci, którzy byliście, jeśli pamiętacie, jeśli nie pamiętacie, to postaram się właśnie przypomnieć dzisiaj. Werset, który zapisany jest w Dziejach Apostolskich w rozdziale 9, wierszu 31. Wtedy, gdy zwiastowałem to słowo, nakreślałem tło, w którym to słowo zostało napisane. I dzisiaj nie będę tego przypominał. Każdy, kto chciałby sobie to przypomnieć, należałoby wtedy przeczytać rozdziały od 1 do 9 Dziejów Apostolskich. W każdym bądź razie, w jednym wielkim skrócie, jest to moment, kiedy rodzi się Kościół, kiedy Duch Święty jest wylany, kiedy Ewangelia w potężny sposób zaczyna się rozszerzać, kiedy Ewangelia w potężny sposób zaczyna być głoszona, gdzie jest ona potwierdzana znakami i cudami czynionymi przez dłonie apostołów, gdzie też nawraca się prześladowca tego młodego kościoła, Saul. I w tym momencie właśnie czytamy 31 werset rozdziału 9. Tymczasem Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii i wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. Brzmi on dla mnie, przynajmniej osobiście, ten werset bardzo wyjątkowo i niezwykle, dlatego że właśnie w takim niezwykłym miejscu jest usadowiony ten werset, zakorzeniony, gdzie opowiadana jest pewna historia, nagle pojawia się ten werset i nagle jakby historia jest kontynuowana. Dlatego tym bardziej zwracam swoją uwagę na słowa, które są tutaj w tym wersecie zapisane. I kiedy czytam je po raz kolejny, widzę, jak niezwykłe bogactwo zawarte jest w tym jednym wersecie. Ile treści jest w tym wersecie, ile wskazówek jest w tym wersecie. I nawet śmiem twierdzić i myślę, że w pewien sposób jest to werset, rzekłbym, bardzo strategiczny. Werset dla funkcjonowania Kościoła. Chcę dzisiaj po raz kolejny wrócić do myśli, która zawarta jest w pierwszej części tego wersetu, tymczasem Kościół budując się. Jednak zanim będziemy się przyglądać tym słowom, chciałbym rozpocząć w następujący sposób. Bóg jest Stwórcą. Bóg jest Stworzycielem. Amen? Bóg stwarza, Bóg czyni. Bardzo niedawno temu mogliśmy słuchać tutaj brata Zbyszka, który mówił o stworzeniu. Mówił, w jaki sposób Bóg tworzył, jak długo się to działo. Drodzy, chcę podkreślić pewną myśl, dlatego że chcę, aby ta myśl, to, co teraz też chcę powiedzieć, stała się też pewnym fundamentem dla dalszego rozważania. Bóg jest Stwórcą i stworzył człowieka. Stworzył go na swój obraz i na swoje podobieństwo. Tak zapisane jest w Bożym Słowie. Tak naucza nas Boże Słowo, że ty i ja jesteśmy stworzeni na obraz i na podobieństwo Boga.
I myślę, że wszyscy się z tym zgadzamy. Bóg stworzył ciebie i mnie na swój obraz, na swoje podobieństwo. Ale kiedy czytamy pierwsze rozdziały Księgi Genezis, dowiadujemy się, że kiedy człowiek został stworzony, Bóg dał mu pewne zadania. Bóg powiedział do człowieka: niech panuje, niech się rozradza, niech się rozmnaża, niech napełnia całą tą ziemię, niech czyni ją sobie poddaną. I czytamy w drugim rozdziale, możemy sobie to otworzyć, w drugim rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, czytamy bardzo fajną historię o tym, jak to Bóg zlecił człowiekowi zadanie. To było takie pierwsze zlecenie, taka umowa o dzieło dla człowieka. W drugim rozdziale będziemy czytać dwa wersety, 19 i 20. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie. A każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek. Nadał tedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios i wszelkim dzikim zwierzętom. Tutaj skończymy. Zobaczcie, czy Bóg, który stworzył zwierzęta, tak jak jest tutaj napisane, i stworzył dzikie zwierzęta, czy nie mógł też nazwać tych zwierząt? Mógł. Mógł człowiekowi dać taki gotowy pakiet i powiedzieć: ten z długą trąbą będzie się nazywał słoń, ten z paskiem na grzbiecie to będzie skunks, uważaj z daleka od niego. Ten z długimi uszami to będzie zając. Nie, Bóg zrobił coś niezwykłego. Wiecie, mnie to fascynuje, że Bóg, który stworzył te zwierzęta, postanowił, żeby człowiek je nazwał. Żeby to człowiek włożył wysiłek, żeby pomyślał, jak może je nazwać. Czytamy, że człowiek dał nazwy tym zwierzętom. Pomyślałem, że Bóg, tworząc nas na swoje podobieństwo, dał nam coś niezwykłego. Dał nam twórczą inicjatywę. Jeśli jesteśmy stworzeni na Jego podobieństwo, to znaczy, że i my również w jakimś stopniu jesteśmy twórcami. Zauważacie to w swoim życiu? Tak? Że coś lubimy majsterkować, coś lubimy tworzyć. Małe dzieci, kiedy dajemy im kartkę, malują, rysują. Każdy z nas dostał twórczą inicjatywę od Boga, bez wyjątku. Jestem przekonany, że w tamtym momencie, kiedy nie było jeszcze grzechu, to była inicjatywa bardzo doskonała. To było coś, co wierzę, że człowiek mógł wykorzystywać do tego, żeby właśnie panować nad ziemią, żeby sobie czynić ją poddaną, żeby napełniać ziemię, żeby tworzyć. Pomyślałem sobie tak, przecież czy Bóg mógł Adamowi przynieść skrzynkę z narzędziami i dać mu tam młotek, dać mu tam gwoździe, dać mu tam, nie wiem, piłę i wiele innych. Mógł, prawda? Mógł. Ale Bóg pozostawił to zadanie człowiekowi, żeby to człowiek pracował, żeby tworzył. I każdy z nas, to chcę podkreślić, dzisiaj każdy z nas bez wyjątku ma w sobie taką kreatywność, ma w sobie taką możliwość do tego, żeby budować, żeby tworzyć, żeby coś inspirować, inicjować. Nawet ci, którzy mają dwoje lewych rąk. Bo tak się o niektórych mówi, nie wiem dlaczego, ale
Każdy bez wyjątku. Popatrzmy na wieżę Babel. Musieli sobie wyrobić materiał, mieli jakąś koncepcję i zaczęli budować. Widzę w tym ten Boży dar. Oczywiście szło to w zupełnie złym kierunku. Bóg musiał to przerwać. Później dalej czytamy o mężu Bożym, o Noem. Noe, który dostał od Boga projekt, no i później musiał iść do lasu, ściąć drzewa, musiał je przygotować. Nie wiem, czy w tym momencie już miał jakieś narzędzia do tego, czy raczej musiał pomyśleć, jak to zrobić, żeby to drzewo ściąć. Niesamowite. Lecz z chwilą, gdy przyszedł grzech, czy coś się zmieniło? Nie zmieniło się nic. Bóg nie zabrał inicjatywy twórczej człowiekowi. Bo po dzisiaj możemy oglądać dzieła rąk ludzkich. Niezwykłe dzieła. Myślę, że my powinniśmy oddać za to Bogu chwałę. Amen. Że Bóg daje nam możliwości, Bóg daje nam właśnie taką inicjatywę do tego, żeby tworzyć. I w tym kontekście chciałbym, żebyśmy przeszli właśnie jeszcze raz do dziejów apostolskich. Tymczasem Kościół, budując się. Tymczasem Kościół, budując się. Kochani, jeszcze raz chcę powtórzyć pewne myśli, które zwiastowałem właśnie 2 tygodnie temu. Wierzę, że jest to bardzo ważne. Tymczasem Kościół, budując się. Kościół, czyli kto? Kościół, czyli ciało Chrystusa. Kościół, czyli zbór. Kościół, czyli ty i ja. Budując się i żyjąc w bojaźni, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii, wspomagany przez Ducha Świętego, pomnażał się. Mamy tutaj 2 czynniki, które wierzę, że są bardzo ważne w życiu Kościoła, w życiu moim, w życiu każdego z nas. Po pierwsze, budowanie się, a po drugie, życie w bojaźni. Życie w bojaźni Bożej. Te 2 czynniki, to wynika też z tego tekstu, z tego słowa, powodują, prowadzą do tego, że mogę żyć w pokoju, że mogę cieszyć się pokojem. Co w następstwie przynosi działanie Ducha Świętego, który wspomaga, który pomaga, po co? Aby się pomnażać. Pamiętacie? Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże miał się rozmnażać. Ta myśl rozmnażania, pomnażania jest obecna w całym Bożym Słowie. Od samego początku, aż po sam koniec. W tym kontekście chodzi może o coś innego. Ale jest tutaj użyte słowo pomnażać się. Wierzę, że jest to cel, który nadał Pan Jezus Chrystus Kościołowi, cel, który nadał mi osobiście Pan Jezus jako głowa Kościoła. Każdy z nas odpowiedzialny jest za to, żebyśmy się pomnażali. Pan Jezus powiedział i w Ewangelii Mateusza i w Ewangelii Marka, że mamy iść na cały świat, głosić Ewangelię, czyniąc uczniami. Co to jest? To jest pomnażanie. Mnie osobiście bardzo zależy na tym, abyśmy jako zbór, abym ja sam również dochodził do tego miejsca w swoim życiu, kiedy będę widział i będę oglądał pomnażanie. Kiedy będę mógł otwierać swoje usta, aby zwiastować Ewangelię. W każdym dniu, w codziennym dniu, abyśmy jako zbór mogli pomnażać się, aby te ławki były zapełniane. Nie po to, żeby były pełne, nie po to, żeby, nie wiem, przed kimś się pochwalić, nie. Po to, żeby ludzie byli zbawieni, po to, żeby ludzie mogli odnaleźć swoją drogę, nadzieję, prawdę, żeby ludzie mogli znaleźć radość, nadzieję.
Więc patrząc na ten tekst, stwierdzam, że autor Dziejów Apostolskich, kierowany Duchem Świętym, daje nam bardzo mocne, bardzo realne, bardzo dobre wskazówki, jak możemy to uczynić, budując się. Pamiętacie dwa tygodnie temu, kiedy mówiłem o budowaniu się, pod koniec mojej usługi mówiłem o tym słowie, co ono oznacza. Że to słowo budować się w oryginalnym języku znaczy budować dom, ale znaczy też, aby coś ulepszać. Wiecie, tak sobie pomyślałem dzisiaj o młodych chłopakach, którzy mają żyłkę do motoryzacji. Jak to niekiedy, Mateusz będzie się uśmiechał teraz, z takiego jakiegoś tam autka mającego trochę więcej lat, potrafią zrobić niesamowite cacko. Tak go stuningują, że nawet trudno zobaczyć, jaka to jest marka. Głośny silnik, nowy lakier. Nie do poznania. To znaczy ulepszyć. To znaczy patrzeć na coś i widzieć to. Nie widzieć, jak patrzeć na tą ławkę i no stara ławka. Nie. Patrzeć na ławkę i widzieć coś więcej. Co można by było jeszcze zrobić? To znaczy budować. To znaczy opierać coś na czymś. To znaczy nabierać śmiałości. Otwórzmy pierwszy list do Tesaloniczan. Apostoł Paweł bardzo dużo mówi o budowaniu się, o tym, że jest to naszą odpowiedzialnością, że powinniśmy to czynić. Pierwszy Tesaloniczan, rozdział 5, werset 11. Jest tutaj napisane, napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Apostoł Paweł doskonale wiedział, że oni się budują, że oni się starają o siebie nawzajem, ale przypomina im, nie osiadajcie na laurach, zróbcie coś więcej. Dołóżcie jeszcze więcej starań, dołóżcie więcej siły, aby budować jeden drugiego, aby być wrażliwym na innych jeszcze bardziej, aby okazać zainteresowanie i miłość jeszcze bardziej. Wiecie, gdybyśmy mieli się skupić tylko i wyłącznie na tym, co mogę dla kogoś zrobić, to można powiedzieć, że wiele pracy, bo tak naprawdę ciągle byłoby mało. Czytamy również w pierwszym liście do Koryntian. Otwórzmy. To są takie wersety, które mówią o budowaniu, o tym, jak możemy budować. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 14, wersety 4 i 5. Kto językami mówi, siebie tylko buduje, a kto prorokuje, zbór buduje. A pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami, lecz jeszcze bardziej, żebyście prorokowali, bo większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami, chyba żeby je wykładał, aby zbór był zbudowany. W jaki sposób mogę budować moją siostrę, mojego brata? Otwierając się na działanie Ducha Świętego. Otwierając się i zbliżając się do Pana Jezusa Chrystusa. Bo przez to, kiedy daję Mu swoje życie do dyspozycji, przez to, kiedy daję Mu to prawo i tą możliwość, aby mógł przeze mnie działać, otwieram swoje usta po to, aby inni byli tym zbudowani, tym, co Pan chce przekazać. To jest jedna z form, poprzez którą możemy się nawzajem budować. Apostoł Paweł mówi, pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami, lecz jeszcze bardziej,
żebyście prorokowali. Czy czasy darów Ducha Świętego się skończyły? Jeśli te czasy by się skończyły, to tak naprawdę chyba by się skończyły czasy w ogóle Ducha Świętego. Nie. Duch Święty jest dzisiaj z nami. Duch Święty nas wspomaga. Duch Święty chce nas używać. Chcę, siostry i bracia, tym słowem zachęcić was do tego, aby pomyśleć, aby zastanowić się, w jaki sposób ja swoją osobą i każdy z nas jeszcze bardziej możemy przyczynić się do tego, żeby moja siostra, mój brat byli zbudowani. Nie obawiajmy się Ducha Świętego. On przyszedł do nas po to, aby nam pomóc, aby nas pocieszyć, aby nas nauczyć, aby nam przypomnieć. Mówi o tym Ewangelia Jana. Mówi o tym Pan Jezus, o działalności Ducha Świętego na ziemi. Jakie są Jego zadania? Chcę i ja was zachęcić was i siebie samego. Jeśli mówicie językami, mówcie jak najwięcej, bo w ten sposób sami siebie budujecie. Ale prośmy o to, abyśmy mogli prorokować. Prośmy o to, aby Duch Święty mógł przez nas działać. Prośmy o to, aby Duch Święty mógł otwierać swoje usta przez nasze usta i mówić. Pragniecie tego? Jestem przekonany, że Duch Święty spoczywa na pragnienie, na wiarę i na pragnienie. Duch Święty spoczywa tam, gdzie jest głód i gdzie jest pragnienie. On chce działać. On chce mówić. W jaki sposób możemy jeszcze przyczynić się do tego, by budować innych? Otwórzmy Rzymian, list do Rzymian, rozdział 14. Werset 19. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Może przeczytajmy kilka wersetów wcześniej. Od 12. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Nieczyste jest jedynie dlatego, kto je za nieczyste uważa. Jeżeli zaś z powodu pokarmu trapi się twój brat, to już nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie zatracaj przez swój pokarm tego, za którego Chrystus umarł. Niechże tedy to, co jest dobrem waszym, nie będzie powodem do bluźnierstwa. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Gdzie jest położony akcent? Jest tutaj mowa o pewnej relacji między ludźmi, relacji międzyludzkiej. I na co jest ułożony akcent? Czy Paweł mówi, rób co chcesz i niczym się nie przejmuj? Jedz co chcesz i niczym się nie przejmuj? Mów co chcesz i niczym się nie przejmuj? Nie. Apostoł Paweł mówi, mów i czyń tak, abyś zbudował każdego, z kim masz relacje, z kim się spotykasz, z kim przebywasz, z kim, do kogo mówisz. Rób to w taki sposób, żeby go nie skrzywdzić. To jest miłość. To jest niezwykła miłość. Ta sama myśl bardzo mocno brzmi i tak potwierdzona jest w rozdziale dalej, w 15 wersecie 2. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru dla zbudowania. Wiecie, to,
to jest takie niesamowite, bo to gdzieś penetruje moje serce. Tak, to był Rzymian 15, rozdział 2, werset. To wywraca w zasadzie wszystko do góry nogami. Ten świat mówi, rób co chcesz, używaj, żyj, nie przejmuj się nikim. A Boże Słowo mówi, podobaj się bliźniemu. Podobaj się bliźniemu ku jego dobru, dla jego zbudowania. Wiecie, kiedy o tym myślę, kiedy się nad tym zastanawiam, to napełnia mnie taką bojaźnią. Ileż możemy sobie zrobić krzywdy nawzajem, jeśli interesują nas tylko własne sprawy. Interesuje nas tylko to, co my myślimy, kiedy nie interesuje nas nikt inny oprócz nas samych. Ile my możemy zrobić sobie krzywdy? To nie jest koncepcja, to nie jest Boża koncepcja. Bóg chce, żebyśmy mieli na uwadze budować się wzajemnie. I wierzę, i jestem przekonany, że jesteśmy do tego zdolni. Że możemy to robić, dlatego że Bóg dał nam inicjatywę twórczą. Jestem przekonany, że nie tylko możesz zbić świetną ławkę czy fajne krzesło, że możesz coś fajnego wymyśleć, wymalować piękny obraz, ale przede wszystkim wierzę, że jesteśmy w stanie, jest to możliwe, możemy to uczynić, aby zbudować jeden drugiego, aby mieć wzgląd jeden na drugiego. Przypomina mi się tutaj to, co mówił Pan Jezus, który mówił do swoich uczniów, żeby traktowali innych jako wyższych od siebie. Żeby na nikogo nie patrzyli z góry. Że my jesteśmy tutaj uczniami Jezusa, więc możemy tutaj, prawda, na kogoś z góry popatrzeć srogim okiem. Pan Jezus mówi, nie patrzcie tak, nie róbcie tak. Kogokolwiek spotkacie na swojej drodze, patrzcie jako na kogoś wyższych od was. Choćby był największym nędzarzem, patrz na niego, jakby był wyższy od ciebie. A czy my w społeczności, w zborze, czy nie łatwiej by się nam żyło? Czy nie łatwiej by się nam współżyło w naszych służbach, gdybyśmy taką zasadę przyjmowali za każdym razem? Patrząc na swoją siostrę, na swojego brata, patrząc mu w oczy i myśląc o nim jako o kimś wyższym. Myślę, że taka postawa gdzieś napełnia pokorą serce. Taka postawa powoduje, że zanim coś powiem, coś, w czym może jest jakiś jad, coś, w czym może jest jakaś trucizna, to zastanowię się, czy to powiedzieć. Budujcie się nawzajem. Drodzy, pierwszy list do Koryntian, 14:26. Wracamy do tego samego listu. 14:26. To jest takie słowo bardzo nam znane, słowo, które dotyczy nabożeństwa. W jaki sposób jeszcze możemy się nawzajem budować? 14:26. Paweł powiada, cóż wtedy, bracia, gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. A wszystko to, co robicie, gdy się spotykacie, niech służy ku zbudowaniu. Pod wpływem tego słowa moje myśli znowu podążają ku temu, żeby zastanowić się,
co chcę powiedzieć przed zborem. Czy mówię świadectwo, czy usługuję Bożym Słowem, cokolwiek chcę zrobić w społeczności dzieci Bożych. Muszę zastanowić się, czy to, co zrobię i czy to, co powiem, zbuduje moją rodzinę, zbuduje moje siostry i moich braci. Tak często jest nam łatwo coś powiedzieć, jest nam łatwo, czy nie panujemy często nad tym, co wypowiadamy. Ale Bóg tego nie chce. Bóg chce, żebyśmy zważali na każde swoje słowo, na wszystko, co chcemy robić, ku wspólnemu zbudowaniu. Ku wspólnemu zbudowaniu. I myślę, że bardzo pięknie obrazuje to również list do Efezjan, 4 rozdział. Również słowo, które być może niektórzy z nas znają na pamięć. 4 rozdział, werset 16. Słowo, które też w jakiś sposób powiązuje się z tym, co przed chwilą czytaliśmy. Może przeczytajmy od wersetu 15. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemne się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Obraz Kościoła, obraz ciała Pana Jezusa Chrystusa. W jaki sposób mamy funkcjonować? W jaki sposób mamy żyć jako zbór, jako siostry, jako bracia? W jaki sposób? W taki, jak funkcjonuje nasze ciało. Powiem wam coś niezwykłego. Moja ręka tu dzisiaj nie przyszła osobno. Moja noga też tu nie przyszła osobno. Przyszedłem tutaj cały. Nogi mnie tu przyprowadziły. Dwie myśli z tego fragmentu. Po pierwsze, ciało jest spojone i związane. Chcę patrzeć w moje serce i prosić, Panie, pokazuj mi, jak bardzo zespojony jestem z Twoim Kościołem. Pokazuj mi, jak bardzo jestem z Nim związany. Czy czasem nie jestem kimś, kto chce żyć troszkę według swoich zasad, według siebie? Bardzo niedawno pojawiła się pewne zagrożenie, że tak powiem. Wspominał już też tutaj nasz pastor o tym, żeby nie brać wszystkiego do ręki, co gdzieś tam na dole ludzie rozdają. Pewien kościół, który nie uwzględnia w swoim działaniu czegoś takiego jak członkostwo, który uważa, że to jest niepotrzebne. Wiecie, ja się tak nad tym zastanawiam. Ja nie chcę tutaj nikogo krytykować, nie chcę, żebyście to tak zrozumieli. Raczej to jest takie moje zastanawianie się nad tym. I tak sobie myślę, czy jest to w ogóle możliwe? W jaki sposób taki kościół może funkcjonować? Że dzisiaj ktoś jest, a jutro go nie ma. Wydaje mi się, że te stawy są jakieś takie luźne, jeśli w ogóle są. Jestem przekonany i wierzę, że potrzebujemy, aby znać się nawzajem, aby budować relacje, aby wiedzieć, na kim mogę polegać, na kogo mogę liczyć. Tak funkcjonuje organizm. Nie może dzisiaj moja ręka być tu, a jutro tam.
Ja chcę, żeby ręka była tu, żeby noga była tu, żeby ucho było tu, żeby głowa tu była. Żebym cały tu był. Żeby całe ciało Chrystusa tutaj było. To ta pierwsza myśl, że ciało jest spojone i związane. Istnieje tutaj współzależność. Nie ma życia w pojedynkę. Zależymy jedni od drugich. Jeśli komuś krzywda się dzieje, powinienem o tym wiedzieć. Powinienem to odczuwać. I myślę, że w pewien sposób to jest taka wskazówka, jak bardzo związany jestem, jak bardzo zespojony jestem z Kościołem. Jak bardzo przeżywam to, kiedy ktoś może odchodzi, ktoś boleje. Jak bardzo przeżywam to, kiedy ktoś cierpi ból. Druga myśl to ciało rośnie i buduje siebie samo w miłości. Znowu to słowo buduje. To ciało, które jest zespojone, to ciało, które jest tak mocno ze sobą związane, to ciało, które tak bardzo się kocha nawzajem, rośnie i buduje się, dlatego że jest zdrowe. Kiedy patrzymy na nasze małe dzieci, jak rosną, jak się budują, jak wzrastają. To jest taki niesamowity przykład. Wierzę, że tak powinien wyglądać Kościół. Tak powinien wyglądać zbór. Tak powinien wyglądać każda społeczność. Wiecie, ja to rozdrabniam może na zbory, na społeczności. Bo też istnieje coś takiego jak Kościół Jezusa Chrystusa, ogólnie Kościół Jezusa Chrystusa. Ponad denominacje, ponad wyznania, czyli ludzie, którzy oddali swoje życie Chrystusowi, którzy idą za Nim, którzy poddają swoje serca, oddają swoje serca, swoje życie dla Niego. Ale myślę, że ten Kościół, że tak powiem, ten globalny, ten w całości, właśnie jest stworzony z tych mniejszych komórek. Im te mniejsze komórki bardziej ze sobą współdziałają, są bardziej związane, tym bardziej i lepiej to wpływa na całość. Takie mam przekonanie, tak wierzę. Jesteśmy powołani do tego, abyśmy się budowali, abyśmy rośli, abyśmy się pomnażali, rozmnażali w sposób duchowy. Każdy z nas osobna, ale też każda nasza społeczność, każdy nasz zbór powołany jest do tego, by się budować i rozmnażać. Przeczytajmy jeszcze list do Efezjan, również 4 rozdział, werset 29. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Paweł mówi, aby nasze usta były tymi, które budują. Chcę zwrócić tutaj uwagę, choć jest w pierwszym zdaniu mowa o nieprzyzwoitym słowie, jednak chcę zwrócić naszą uwagę, ale tylko dobre. Niech z naszych ust wychodzi słowo dobre. Słowo tutaj, które jest użyte, słowo dobre, znaczy o szlachetnym pochodzeniu, znaczy zdrowe. Znaczy żyzne, przydatne do czegoś. Jeśli mam wypowiadać jakieś słowo, niech ono się komuś przyda do czegoś. Niech jest przydatne, niech jest pożyteczne dla kogoś. Jeśli wypowiadam słowo dobre, to jest ono odpowiednie dla tego kogoś. W tym słowie jest bogactwo, jest sprawiedliwość, jest prawda. To miał na myśli apostoł Paweł. To słowo, które ożywia, to słowo, które daje życie. Jeśli mam zbudować kogoś, z kim rozmawiam, niech moje usta są wypełnione słowem dobrym, słowem żywym, ożywiającym, żyznym. Jednak bardzo często jest tak, że wypowiadamy słowa nieprzyzwoite. To słowo nieprzyzwoite znaczy zgniłe, zbutwiałe, spróchniałe, nic nieznaczące.
plugawe, wstrętne. Coś, co w żadnym stopniu nie buduje. Coś, co raczej niszczy. Kochani, powiedzcie mi, czy chociaż raz w życiu usłyszeliście od kogoś takie słowo? Czy chociaż raz w życiu usłyszeliście od kogoś słowo, które było zgniłe i zbutwiałe? Które nic dobrego nie wprowadziło do twojego życia, a raczej spowodowało jakieś zranienie? Dbajmy o to, żeby wypowiadać słowa dobre. Kochajmy się nawzajem, miłujmy się nawzajem, budujmy się w ten sposób nawzajem, słowami dobrymi, bo tylko dobre słowo buduje, tylko dobre, żadne inne. Wróćmy jeszcze do listu do Rzymian, rozdział 14, 15 do 19. Jeżeli zaś z powodu pokarmu trapi się twój brat, to już nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie zatracaj przez swój pokarm tego, za którego Chrystus umarł. Niechże tedy to, co jest dobrem waszym, nie będzie powodem do bluźnierstwa. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Wracam jeszcze raz do tej samej myśli, którą przed chwilą czytaliśmy. I 15 rozdział, werset 2. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru dla zbudowania. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba. Innych mieć za wyższych od siebie. 1 Koryntian 10, 23 do 24. Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego. To już jest nokaut. To już jest potężny cios. Ja się przyznaję, szczerze się przyznaję, że wielokrotnie w swoim życiu szukałem własnej korzyści. A Pan chce, żebym szukał korzyści mojego brata i mojej siostry. Żebym żył w taki sposób, żeby to was, kochani, mieć za wyższych od siebie. W każdym swoim uczynku i w każdym swoim słowie. Amen? I jest to możliwe. Dlatego, że Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo i swój obraz. Dlatego, że Bóg włożył w nas inicjatywę twórczości. Dlatego, że Bóg dał nam coś, co powoduje, że właśnie jest to możliwe. Że możemy siebie nawzajem budować. Że możemy dbać o siebie nawzajem. Wiecie, tak naprawdę to wszystko, o czym mówię, można jednym słowem podsumować. Miłość. I po co tyle gadania? Miłość. Nic innego, tylko miłość. Po miłości poznają, że jesteście moimi uczniami. Miłujcie się wzajemnie. Jeśli kierować będę się miłością, kierować będziemy się miłością, nie wyrządzimy sobie zła. Nie wyrządzimy sobie krzywdy. Ale żyć będziemy w taki sposób i mówić w taki sposób, że będziemy innym przynosić korzyść. Pewnie można byłoby dużo więcej mówić na temat budowania się. Ja zachęcam braci kaznodziejów, którzy mogliby może też się pochylić nad tym słowem,
budowania się i powiedzieć coś więcej. Coś więcej może niż ja powiedziałem. Może nasuwają wam się jakieś głębsze myśli. Ja jestem przekonany, siostry i bracia, jestem bardzo mocno przekonany, że jest to coś bardzo ważnego. Że bez zadbania o to, żebyśmy się nawzajem budowali, zadbania o tą wspólną, wzajemną miłość, nie będziemy po pierwsze cieszyć się pokojem. Ja 2 tygodnie temu wspominałem, że kiedy mowa jest tutaj o pokoju, chodzi tutaj o pokój w stosunku do Boga, pokój w stosunku do człowieka i pokój w stosunku sami do siebie, w naszym sercu. Bóg chce, żebyśmy się takim pokojem cieszyli, żebyśmy w takim pokoju żyli. W pokoju względem Boga, w pokoju względem siebie nawzajem, ale żebyśmy i my sami przeżywali w swoim sercu pokój. I powiem wam, że każde dobre słowo, powiem wam, że każdy dobry uczynek przynoszący korzyść komuś innemu wnosi pokój. Wnosi pokój. Do mojego serca wnosi pokój w relacji, nie mówiąc o tym, jak Pan Bóg bardzo się tym cieszy. A więc dołóżmy jeszcze większych starań. Tak jak Paweł mówi, czytaliśmy to na początku, wiem, że to robicie, wiem, że budujecie się wzajemnie, wiem, że to robicie, ale jeszcze bardziej, napominajcie się, budujcie się wzajemnie. Jeszcze bardziej, jeśli widzisz, że możesz coś więcej, zrób coś więcej. Nie przestawaj. My jesteśmy skłonni do tego, żeby dojść do pewnego poziomu, osiąść na laurach i wszystko jest fajnie, cała machina się kula, jedzie. Nie. Bóg chce, żebyśmy mieli twórczy umysł. Jak mogę kochać mojego brata jeszcze bardziej? W jaki sposób mogę mu to okazać? Wiecie, to takie pragnienie i nawet taka modlitwa przed Panem, takie pragnienie w sercu pobudza różnego rodzaju pomysły, pobudza nas do właśnie do tych kroków dalej, czynienia czegoś więcej. Wierzę, że jako zbór możemy również, zbór, który jest stary, zbór, który ma już swoją tradycję, tak niestety, wielu pastorów i wielu ludzi mówi, a zbór w Ustroniu to jest tradycja i tak dalej, i tak dalej. Ale wierzę, że ponad wszelką tradycję i ponad wszelkie, wszystko to, co może myślą o tym zborze, zadbajmy o to, żebyśmy się kochali wzajemnie. Żeby, jeśli cokolwiek mają o nas mówić, patrząc na nasz zbór, na nas, żeby mówili o naszej miłości. Żeby mówili o miłości wzajemnej, która tam jest. Jestem przekonany, że jeśli będziemy się nawzajem budować, o bojaźni Pańskiej chcę powiedzieć w niedzielę. Bo to jest ta druga noga, o której mówi Paweł, nie Paweł, autor listu do dziejów apostolskich. To ta druga noga. Życie w taki sposób, aby się nawzajem budować i życie w bojaźni Pańskiej. Te dwa powodują, że wprowadza się na stałe, ze stałym zameldowaniem, wprowadza się Boży pokój do serc ludzi. Boży Duch na to wstępuje. Jaką pieśń śpiewaliśmy ostatnią w niedzielę? O, jak to dobrze i miło, gdy wszyscy w zgodzie żyją. Tam Pan zsyła swoje błogosławieństwo. Tam spoczywa namaszczenie. Jeśli będziemy się budować i żyć w Bożej bojaźni, spoczywa Boże namaszczenie. Boże namaszczenie, które będzie wspomagać nas w taki sposób, że doznamy pomnożenia. Gorąco w to wierzę i chcę dołożyć starań, żeby swoim życiem do tego zdążać. Bo zależy mi na pomnożeniu. Bo zależy mi na tym, żeby Kościół w Ustroniu, Kościół Jezusa Chrystusa był Kościołem żywym. Był Kościołem miłującym się. Był Kościołem, który jest odwiedzany, do którego przychodzą, żeby zarazić się miłością.